Siemaneczko. Słuchajcie, dzisiaj poopowiadam Wam o moim ulubionym gatunku węży, a mianowicie Elapheus ręki, połos amurski, wąż amurski. Kiedyś mega popularny gatunek. Przez jakieś wiele lat został tak jakby zapomniany. Kolorowe odmiany barwne węży zbożowych, przeróżne kolorowe lampropeltisy spowodowały, że ten gatunek troszeczkę tak jakby wymarł w terrorystyce. Świetny gatunek węża, przede wszystkim jego wygląd mega imponujący, ciemny wąż z taką dosyć szorstką łuską, często dla laika przypominający Jadusa, o takim złowrogim wyglądzie. Mega wężyk. Spróbujemy sobie dzisiaj może dopuścić te węże i Wam co nieco o nich poopowiadam. Tutaj może nie być już tak łatwo z kopulacjami, jak było w przypadku Lampropeltis nigrita, gdzie robiliśmy podobny odcinek, ale spróbujemy, zobaczymy co z tego będzie i przy okazji troszeczkę Wam o tym wężu poopowiadam, bo naprawdę gatunek rewelacja. Jestem, słuchajcie, jak dla mnie to jest gatunek istny ADHD, węże, które non-stop coś robią, przemieszczają się, ruszają. Moje węże amurskie wbrew obiegowej opinii są dosyć agresywne, ale wynika to z tego, że nie mam najzwyczajniej w świecie czasu nimi się zajmować, macać, dotykać, głaskać. Ale przygotowałem tutaj, w swojej hodowli w ogóle posiadam 8 samiczek i 3 samce i wszystkie moje węże są 100% heterozygotami na gen melanistyczny, to jest recesywny gen, który powoduje, że te żółte pręgi u węża robią się czarne. Przyjmuje się, że w europejskich hodowlach jest kilka, ja znam osobiście 3 osoby, które posiadają homozygotyczną, melanistyczną wersję. Ja posiadałem takiego samca, odkupiłem go od znajomych, którzy mieli go jako peta. Już był leciwy, więc udało nam się zrobić 2 mioty z tego samca razem z jedną z zaprzyjaźnionych hodowli, która miała samicę też 100% het melanistic. Wszystkie węże, które aktualnie posiadam w hodowli, są potomkami tego melanistycznego samca. Ten samiec już zdechł, po prostu ze starości najzwyczajniej w świecie. Dlatego w tym sezonie będziemy robili maluchy, które będą albo w homozygocie melanistyczne, albo będą 66% possible het melanistic. Tutaj mamy samczyka, ja go przed chwilą tutaj włożyłem. Przyznajcie, że naprawdę piękny wąż. Tutaj przerzuciłem przed chwilą 2 gotowe samiczki, które już wyliniały i które są gotowe, żeby przyjąć takiego samczyka. Puszczamy do niej samczyka i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Zarówno samiec, jak i samica są 100% heterozygotami na melanizm. No mówię, one lubią zdecydowanie bardziej spokój do kopulacji, więc tutaj może być różnie. Więc nie obiecuję Wam, że coś się uda. Oczywiście one już kopulowały u mnie, więc to są takie powtórne kopulacje na wszelki wypadek. No tutaj samczyk wykazuje jakieś tam zainteresowanie samiczką. Ja trzymam je na hodowli, w której mam 25,5 stopnia i w takiej temperaturze trzymam je cały czas. Nie dogrzewam niczym. Trzymam je w rack systemach, chociaż są to węże, które lubią się wspinać, ale mam te specyficzne rack systemy, bo tam jest podstawa na 90x90 i 30 cm wysokości, więc myślę, że rozmiar jak najbardziej ok, choć jak byłby wyższy, nie musiałbym mieć takiej podstawy dna, nie byłoby źle. O, tutaj samiczka znowu teraz się interesuje delikatnie samcem.
Zobaczymy, co z tego będzie. Węże świetnie się oswajają. Słuchajcie, mają tak niesamowity apetyt. Jeszcze nie miałem węża amurskiego, który by nie chciał spożywać pokarmu. One zawsze jedzą, w jakiej by nie były temperaturze trzymane. Temperatura 27-22 pokojowa będzie zdecydowanie za chłodna, dlatego fajnie jest zrobić jakiś punkt ciepła, gdzie będzie te 26-27 stopni do karmienia. Te węże mają bardzo szybką przemianę materii, mimo że nie żyją w jakichś bardzo wysokich temperaturach. Potrafią pochłaniać ogromne ilości jedzenia. Żeby je zastymulować do rozrodu, warto je przezimować. Ja je zimuję w 6-7 stopniach Celsjusza przez około 2 miesiące. One są właśnie wybudzone z zimowania i pościągały swoje pierwsze wylinki, sporo pojadły i dlatego teraz zaczynamy krycia. A teraz nastąpi spotkanie samca i samiczki i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Po prawej stronie mamy samiczkę, po lewej stronie mamy samca. Polecam ten gatunek naprawdę każdemu. Oczywiście ostatnimi czasy cena skoczyła mocno do góry. Zainteresowanie wężami bardzo wzrosło, a niestety nie ma na w hodowlach. Ludzie nie mają za wiele tych węży i z tego właśnie wynika ten wzrost cenowy, ale wąż absolutnie rewelacyjny. Słynie z tego, że jest właśnie też bardzo przyjacielski, kontaktowy, ruchliwy, o takiej typowej aktywności dziennej. Patrzcie, jakie to są piękne węże. No i tutaj właśnie to taka szorstka łuska. Żółte przebarwienia, miejscami przebarwienia białe. Białe z żółtym. Naprawdę świetne wężyki. To jest mój największy samiec. Wydaje mi się, że on jako jedyny w stadzie jest z tych wszystkich, które posiadam, zdolny do rozrodu. Tamte samce są jeszcze za młode, dlatego też on ma do obsłużenia wiele dziewczyn. Dlatego mu się nie dziwię, że nie reaguje jakoś od razu. Tym bardziej, że cały czas siedzi na zmianę z jakąś dziewczyną. Na szczęście apetyt mu dopisuje, więc jest pod tym względem ok. No i kopulacja publiczna się nie udała. To są dosyć takie skryte węże. One nie kopulują tak od razu jak Lampropeltisy. To jak są w amoku, to jest od razu jazda, ale uwierzcie mi, kopulacje odbywają się na bieżąco, najczęściej wieczorem, w nocy, jak tam do nich zaglądam, to widzę, że są fajnie w loku, więc myślę, że tak koło czerwca, lipca będzie fajny wysyp sporej ilości węży amurskich. Oczywiście wszystkie, praktycznie wszystkie melanistyczne samice i przynajmniej 2-3 samce zostaną w hodowli, cała reszta pójdzie na sprzedaż. Fajnie jakby trafiały i będę starał się przy sprzedaży o to dbać dalej do hodowli, nie jako pety, żeby znowu odrodzić ten gatunek w hodowli, bo jest naprawdę rewelacyjny. Przede wszystkim aktywny, wchodzi w bardzo fajną interakcję z człowiekiem. Naprawdę to jest wąż, który odróżnia karmówkę gryzonia karmowego, który będzie jadł, od ręki człowieka. Wiem, że to wydaje się dziwne, ale u tych węży to jest normalne. Dzięki wielkie, pozdrówki i do zabaw w następnym odcinku.